Radio Wnet, www.wnet.fm. Studio Poranka Wnet, pierwszy gość, pani poseł Agnieszka Ścigaj-Kukiz 15. Nie od chwili, a od 20 minut siedzimy w studio i rozmawiamy nad systemem pomocy społecznej w Polsce. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł też jest radnym Ptaszkiem i też przychodzi do studia wcześnie, zadziwiająco wcześnie. No tak jakoś dzisiaj wyszło, ale może to ten piękny poranek. No dobrze, ale poranek w Warszawie jest piękny. Zacznijmy od protestu w Sejmie. Wizyta Lecha Wałęsy wymaga komentarza, wydaje się. Jak pani ocenia wizytę noblisty byłego prezydenta u protestujących? No ja byłam od początku sceptycznie nastawiona do tej wizyty i jak widać miałam rację. Po pierwsze dlatego, że rzeczywiście protest zaczyna schodzić na komentowanie różnych powiem tak, dziwnych gości, którzy tam przychodzą, a nie na głównych postulatów i na dyskusji nad tym, co można zrobić dla osób niepełnosprawnych. Niestety pan prezydent Lech Wałęsa lubi skupiać na sobie uwagę i chyba taki był tego cel. Myślę, że no, ja obejrzałam całe to spotkanie, obejrzałam w telewizji, tylko że nie byłam akurat w tym momencie przy osobach strajkujących i no, można by podsumować tak krótko, krótko właściwie. No, pan prezydent powiedział, że jak byłem prezydentem, byłem u władzy, nie mogłem wam pomóc, a teraz wam nie mogę pomóc, bo jeszcze nie jestem u władzy, więc mi musicie pomóc dojść do władzy. No, zamknięte koło, nic konstruktywnego. Panie chciały opowiedzieć swoją historię. Są już tam długo, są sfrustrowane, są zmęczone. Właściwie myślę, 36 dzień, proszę mnie prosić, się mylę. Tak, myślę, że cieszy jej to, że ktoś ich wysłucha, wysłucha ich postulatów, bo one są bardzo ważne, ale pan prezydent nie był nastawiony na słuchanie. On mówił tak, ja wszystko wiem, ale właściwie to muszę mieć od was wsparcie, muszę odsunąć rząd, więc tak naprawdę bardzo mocno akcentował swoje własne cele. Nie jest jego celem poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, tylko odsunięcie rządu. I tutaj gubimy właściwe cele tego protestu i jakby myślę, że to też to zmęczenie pań powoduje to, że niestety one też nie zauważają tego, nie dostrzegają tego. Spotkanie trwało godzinę i 7 minut. Treści było tam może i na 7 minut, a może i tego by nie było w tym spotkaniu. Po tym spotkaniu, ale i wcześniej pojawiały się opinie, że być może czas protest w Sejmie zakończyć. Być może on przynosi już więcej szkód rodzicom i opiekunom osób niepełnosprawnych niż pożytku. Pani poseł jest jednym z tych parlamentarzystów, którzy są obecni tam wśród protestujących, którzy ich wspierają. Pani zdaniem to już jest powoli czas, żeby ten protest przenosić na inną formę? Znaczy ja jestem obecna i jestem cały czas w takim bezpośrednim kontakcie z tymi paniami od początku kadencji, więc tak naprawdę nie tylko od początku tego protestu. Oczywiście ten protest trwa bardzo długo. Jeden taki plus tego czasu jest, może trochę powiem niepolitycznie, ale przynajmniej przez tak długi czas w debacie publicznej, w debacie politycznej jest temat osób niepełnosprawnych. To jest bardzo ważny temat. On nigdy nie był podnoszony aż tak długo i nie utrzymywał się w tej przestrzeni. Ja mam taką nadzieję, że takim naprawdę efektem tego protestu i tego drugiego protestu będzie wreszcie konstruktywna rozmowa nad zmianami systemowymi, nad tym, jak pomóc osobom niepełnosprawnym i jak naprawić patologiczny system, więc wydaje mi się, że to będzie największy efekt. Jeśli chodzi o postulaty protestujących, teraz już nie wiem, czy uda się wywalczyć te postulaty, dlatego, że rzeczywiście te wątki poboczne właśnie, te osoby, które się pojawiają, te wątki polityczne, komentowanie tych osób, które się tam pojawiają, odwleka jakby te główne postulaty, które są absolutnie dla mnie najważniejsze i absolutnie są słuszne. No właśnie, dla osób, które nie protestują, a które chciałyby większej pomocy państwa, być może teza ryzykowna, ale o postawie obecnie te 9 osób, które jest w Sejmie i protestuje, robi więcej szkody niż pożytku, bo coraz kolejne gwiazdy opozycji będą odwiedzać, rząd się będzie usztywniał i zamiast bliżej kompromisu będziemy dalej i na tym będzie tracić sprawa. To jest teza prawdziwa czy fałszywa, pani zdaniem? Poniekąd trochę prawdziwa, dlatego że rzeczywiście w tym ostrym konflikcie politycznym, gdzie są jasno, wyraźnie dwie zakreślone
strony. I mamy na przykład tą sytuację z panem prezydentem Lechem Wałęsą, gdzie absolutnie wiemy, że to jest śmiertelny wróg pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I ja uważam, że tak już zwyczajnie po ludzku podchodząc, jeżeli pan prezydent Wałęsa o tym wie, a dobrze o tym wie, wie jak działa, jakie ma intencje, no to jeżeli chciałby naprawdę zadbać o dobro tych osób niepełnosprawnych, to po prostu by im powiedział, wiem, że chcecie mojego autorytetu, ja na ten moment nie mogę wam w żaden sposób pomóc, a wydaje mi się, że moja obecność i włączenie się w ten konflikt wam zaszkodzi. To by było odpowiedzialne słowa polityka, ale pan prezydent nie jest odpowiedzialny i nie potrafi myśleć jak mąż stanu, czyli pomyśleć długofalowo i o tym i doradzić takim osobom, które no nie są politykami, które po prostu cieszą się, jeżeli ktokolwiek ich wesprze. No tak nie postąpił, więc trochę pan ma rację, że rzeczywiście takie sytuacje mogą spowodować to, że rząd się usztywni. No i panie nie osiągną tego, co chciały. Czas zwijać sztandary z Sejmu i przejść na inne pole? Tak możemy skonkludować? Ja nie powiem takiego i nawet nie ośmielę się doradzać takiej sytuacji, dlatego, że to nie jest mój protest. To nie ja protestuję i ja nie czuję się kompetentna, nieodpowiedzialna, żeby kończyć komukolwiek protest, w której skórze nie jestem, kto walczy o słuszne postulaty. Ja mogę tylko podpowiadać jako polityk, żeby takich czy innych sytuacji nie dopuszczać, bo one tak zamiast pomagać, to po prostu szkodzą. Ale tak jak mówię, to nie jest mój protest, ja je po prostu wspieram. Ten weekend w parlamencie będzie, w polskim Sejmie będzie zjazd parlamentów NATO, szczyt parlamentarny NATO się odbędzie przy Wiejskiej. Już pojawiły się banery w języku angielskim informujące gości, o co jest ten protest. To jest słuszny krok, żeby ten protest teraz wyprowadzać za granicę i robić z tego sprawę międzynarodową. Zadał mi pan bardzo trudne pytanie, dlatego że co dla zasady uważam, że nasze sprawy, szczególnie takie, które no bardzo gdzieś tak żywo interesują opinię publiczną, zagraniczną, jak widać efekt jest taki, że gdzieś tam tak nas próbują ustawiać po swojemu, żeby wychodziły poza naszego kraju, ale z drugiej strony sytuacja osób niepełnosprawnych to jest tak specyficzna sytuacja, że tak naprawdę rozumiem też protestujących, że szukają wsparcia również w takiej formie zagranicznej. Wiemy, że mamy podpisaną deklarację ONZ-owską realizacji Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. To jest dokument międzynarodowy. Polska go ratyfikowała wiele lat temu i wiemy, że to jest po części sprawa międzynarodowa, ponieważ ta sytuacja osób niepełnosprawnych jest jakby regulowana regulacją ponadpaństwową, więc ale jeżeli nie była uruchomiona lat temu, 2 czy 3, kiedy sytuacja osób niepełnosprawnych była znacznie gorsza niż obecnie, no to oczywiście, właśnie, trudno teraz logicznie wytłumaczyć, dlaczego akurat teraz mamy się do niej odwoływać. Tak, rzeczywiście. To jest tak, że tu pan ma rację, ta Karta Praw Osób Niepełnosprawnych od dawna jest nierealizowana i od dawna są postulaty, które nie zostały zrealizowane. I dlatego ja liczyłam, że właśnie rząd reformatorski, rząd, który mówił o prawdziwej, dobrej zmianie, rzeczywiście podejdzie do tych spraw od samego początku trochę inaczej niż poprzednie rządy. Ja tego oczekiwałam od tego rządu. Minister Rafalska 2 dni temu powiedziała, że protest nabrał niebezpiecznego zwrotu i stał się niezwykle upolityczniony. To jest jedna strona wypowiedzi pani minister. Druga jest taka, że w zasadzie rząd zrobił wszystko, co mógł na tym etapie, że podwyższył w ciągu 2 lat o 37% rentę socjalną, że teraz waloryzuje dodatek pielęgnacyjny. To jest w zasadzie wszystko, co rząd może dla protestujących zrobić. Być może taka jest logika budżetu, po prostu się może w tej chwili nie da. No, po pierwsze trudno mi zrozumieć taką argumentację, choćby nawet z tego powodu, że od samego początku zachęcałam rząd do dyskusji nad zreformowaniem systemu osób niepełnosprawnych i na szukaniem pieniędzy w tym systemie, bo on jest dziurawy, pieniądze trafiają nie do tych osób, co powinny, a do tych, co powinny, po prostu ich nie ma. Rząd tego nie podjął, więc tutaj teraz rzeczywiście działa pod, kiedy ma nóż na gardle i zachowuje się tak, jak dokładnie zachowywał się rząd Platformy Obywatelskiej i dlatego są moje takie pretensje do rządu, że jakby mając taką dużą władzę. Gdyby rząd się zachowywał tak samo, to by dał tym ludziom 200 zł albo 150, łamiąc trochę konstytucję, bo tego się wszyscy obawiamy, że danie tej grupie będzie złamaniem ustawy zasadniczej i odwlekł protest na powyborach. Tak by się zachował, gdyby naśladował Platformę. Tak się zachowała Platforma, rzeczywiście dała świadczenie opiekunom osób niepełnosprawnych od urodzenia, a nie dała i tym, świadczenia którzy nabyli niepełnosprawność w późniejszym okresie niż przed 16 rokiem
życia, odwlekając sprawę i zrzucając na Trybunał Konstytucyjny na realizację tego wyroku później. Natomiast ja zaproponowałam rozwiązanie i wyjście, które pozwoli być konstytucyjnym rozwiązaniem, a dać też te postulaty, czyli podniesienie renty socjalnej do wyższego poziomu. Wyższego niż najniższe świadczenie. Albo przynajmniej rozłożenia tego w czasie, w dłuższej perspektywie. Które najniższe świadczenie, przypomnijmy, pobierają osoby, które pracowały, miały okres składkowy odpowiedni, przeszły na emeryturę i teraz będą miały niższe uposażenie niż osoba, która jest niepełnosprawna i żadnej składki nie odprowadziła. No, ale nikt rządowi nie broni również zająć się tą grupą i w jakiejś perspektywie czasowej rozłożyć propozycje, tak jak na przykład program Dostępność Plus rozłożono na długą perspektywę czasową. To również w tej perspektywie, którą teraz się rząd ma i której widzi wyniki ekonomiczne, rozłożyć również podniesienie najniższego świadczenia, bo umówmy się, no panie redaktorze, za 1000 zł w Polsce nie da się żyć, po prostu się nie da przeżyć samodzielnie, to jest niemożliwe. Więc jeżeli my mówimy o dążeniu do tego, żeby w Polsce osoby, które są niesamodzielne, miały 1300 zł, to jest minimum socjalne obliczone, to jest to perspektywa, którą rząd stać na to, żeby zabezpieczyć, nawet obiecując to rozłożenie w pewnej perspektywie, czyli tym tortem, o którym pan premier ciągle mówi, że mamy te miliardy oszczędności, budżet wygląda dobrze, a rząd będzie dobrze rządził i zawsze będzie ten budżet dobrze wyglądał, to zróbmy tak, żeby ci ludzie wiedzieli, że czekają przez 2-3 lata, ale do tego minimum socjalnego dojdą. Na takie rozwiązanie protestujący by się zgodzili, pani zdaniem? Tak, oczywiście, żeby się zgodzili, bo takie propozycje padały. Ja myślę, że właśnie poważne podejście do tego problemu byłoby takie, gdyby rzeczywiście rozmawiać i mówić, nie mamy w tym budżecie tych pieniędzy i to jest zrozumiałe, bo jakby zaskoczyła nas ta cała sytuacja, ale jesteśmy gotowi wam obiecać, że w perspektywie 3-4 lat państwo, osoby niepełnosprawne, niesamodzielne będą mieć w Polsce minimum socjalne. To jest po wyborach, zaraz się podnoszą głosy, podniosą się głosy, że rząd obiecuje nie ze swojej kasy i nie ze swojego rządu, bo nie wiadomo, kto będzie, to będzie przy władzy po wyborach. No ale to my słyszymy wiele takich zapowiedzi rządu, że wszystkie, że część programów i część reform, jak o służbie zdrowia, jak na przykład właśnie Dostępność Plus, jak inne programy, które rząd proponuje, są planowane w dłuższej perspektywie. Ja osobiście rozumiem planowanie w dłuższej perspektywie niż 4 lat. Nawet bym chciała, żeby takie rządy planowały i kontynuowały ustawy i dokumenty, które są wypracowane przez poprzedników, a jeśli były słuszne. Danina solidarnościowa pani się podoba, czy nie? Nie, bo to jest bardzo zły precedens, dlatego że pan przed chwilą razem wspólnie tutaj zdiagnozowaliśmy, że problemów społecznych mamy bardzo wiele. Danina solidarnościowa to jest danina, która załatwi może część tego problemu, który akurat te 280 tysięcy osób się upomina, bo to jest niecałe 1 800 000. A co z pozostałymi? To od razu trzeba powiedzieć tak, że perspektywicznie rząd ma w propozycji kolejne daniny, ponieważ są problemy społeczne, które będzie kolejnymi daninami załatwiał, a nie reformował tego, co jest i nie szukał oszczędności i jakby nie naprawiał czegoś, co 30 lat nie było naprawiane, tylko przyklejał łatki za pieniądze podatników. Tak działa polityka społeczna, że redystrybuuje środki od tych najbogatszych, na tych najbiedniejszych i najsłabszych. No ale to panie redaktorze, my mamy bardzo dużo grup biednych, choćby pan sam wspomniał, że renciści, którzy mają 1000 zł, to niech rząd powie, że za rok zaproponuje, jeżeli będzie chciał podnieść renty najniższe, zaproponuje kolejną daninę, czyli kolejny podatek. Tak się nie robi polityki, jeżeli się widzi, że były źle zarządzane finanse, a przecież przez 8 lat rząd dokładnie przyglądał się, widział, co robiła Platforma Obywatelska z naszymi pieniędzmi, z naszymi finansami i to mógł przygotować konkretne, dobre rozwiązania, dobre reformy, które naprawią, bo to tak jakby pan do dziurowego wiadra wlewał cały czas wodę i oczekiwał, że ono będzie pełne. No nie będzie pełne. Wprowadzać do czegoś, co jest dziurawe, kolejnych pieniędzy podatników powoduje to, że będą potrzeby rosły, a pieniędzy wcale nie będzie więcej. To jeszcze zanim przejdziemy do tych dziur, które są w systemie, jeszcze pytanie w natury zgoła filozoficznej. Jest tak, że od kilku lat, od kilkudziesięciu lat coraz bardziej bogacą się ci najbogatsi. Ten procent najbogatszych populacji świata już ma ponad 50% majątku całościowego. Reszta społeczeństwa ma mniej niż połowę. Być może warto nakładać kolejne daniny i podatki tych najbogatszych, żeby trochę redystrybuować tą nierównowagę w systemie. Bo to jest świat postawiony na głowie, kiedy 1% ma więcej niż 99 pozostałych.
procent populacji Ziemi. Ja bym się z panem zgodziła. Znaczy, jeśli chodzi o taką perspektywę filozoficzną, to się absolutnie z panem zgadzam. Rzeczywiście jest tak, że nam rośnie grupa bardzo bogatych. My mamy w Polsce jeszcze jeden problem, czego nie mają inne kraje Unii Europejskiej, że my nie mamy klasy średniej. Mamy bardzo biedną klasę, albo mamy bardzo bogatych i to jest nasz problem. Natomiast mamy drugi problem związany z złą dystrybucją i to choćby nie wiem, jak do tego systemu dopuszczać pieniędzy, to one po prostu nie będą dobrze wykorzystane, więc jednotorowo okej, obciążajmy bogatych ludzi, spowodujmy, żeby oni płacili więcej, chociaż tak się dzieje, bo mamy drugi próg podatkowy, więc proszę zwrócić uwagę, że ten drugi próg podatkowy... Kiedyś był trzeci. Dobrze, kiedyś był trzeci, ale jeżeli tak patrząc już nie filozoficznie, tylko matematycznie, jeżeli ktoś zarabia dużo pieniędzy, to nie tylko tyle, że perspektywicznie, na przykład gdyby była jedna stopa, 18% płaci więcej tego podatku kwotowo, to jeszcze ma podwójną, bo ma 38% podatku, 32% podatku, więc tak naprawdę płaci więcej składek zdrowotnych, za każdym razem płaci więcej, bo wydaje więcej, więc płaci w VAT-ie, płaci w innych rzeczach, które kupuje i obraca, więc to nie jest tak, że ja jestem przeciwna. Chociaż ci więcej płacą w VAT-ie, bo mniej oszczędzają i mniej działają na rynkach finansowych, a więcej konsumują procentowo swojego dochodu, więc... To nie jest tak, że ja jestem przeciwna, żeby więcej ci, którzy zarabiają więcej, płacili więcej podatków. Ja uważam, że tak powinno być, ale jednocześnie uważam, że powinno się w jakiś sposób dobrze i gospodarować tym pieniędzy, które są w budżecie. Wróćmy do dziurawego systemu pomocy społecznej. Piątka Kukiza. W tej piątce likwidacja urzędów pracy, powiatowe urzędy pracy, w skrócie PUPy, zagościły w polskiej polityce społecznej od wielu, wielu lat. Jest to instytucją, gdzie się bezrobotni zgłaszają po pomoc. Państwo chcą je zlikwidować. Dlaczego? Tak, jest, znaczy nazwa sama likwidacja urzędów pracy dotyczy się stricte instytucji, nie dotyczy likwidacji aktywnej polityki rynku pracy. Żeby było ciekawie, myśmy na początku zaproponowali szeroką perspektywę reformy tych dwóch systemów, pomocy społecznej i urzędów pracy, tak aby połączyć w jedno. Podyktowane jest to głównie tym, że od wielu, wielu lat raporty NIK-owskie, jak i w ogóle praktyka wskazuje na to, że te instytucje jako państwowe są niewydolne, czyli absolutnie nie przynoszą żadnych efektów. Wydajemy 12 miliardów złotych w systemie i pomocy społecznej i urzędów pracy, 70% to są ci sami klienci, którzy są tam po 10 lat, są nieefektywnie prowadzeni do tego, aby sobie sami w życiu poradzić, tylko są zwykłymi odbiorcami pomocy socjalnej. My mówimy o takim systemie, który oparty jest na wędce, a nie rybie. Reformować, a nie likwidować urzędy pracy. Bo sytuacja w tej chwili jest dobra, mamy bezrobocie na poziomie 6,5, 6,7, chociaż są województwa jak warmińsko-mazurskie, gdzie tutaj jest dwucyfrowe bezrobocie, ale za 2 lata może być inaczej. Za 2 lata może mieć znowu odpowiednio malowane duże bezrobocie i PUPy nagle znowu będą potrzebne. Nasza propozycja dotyczy reform aktywnej polityki rynku pracy i powoduje to, że ginie jeden niepotrzebny pośrednik, który pobiera prowizję 5 miliardów, jest nieefektywny, a pieniądze trafiają bezpośrednio do gminy i są adresowane bezpośrednio rodzinie, która czyli w instytucjach pomocy społecznej w taki sposób, że nie tak jak teraz jest, że urzędy pracy sobie ogłaszają przetargi, wynajmują firmy szkoleniowe, które jakby prowadzą szkolenia akurat takie, jakie wyjdą w zamówieniach publicznych, a nie takie, jakie są potrzebne indywidualnie osobom, aby na tym rynku się odnajdywały. Więc to jest reforma oparta na bardzo przemyślanych wzorcach, na modelu słowackim, dobrze przygotowana i do tego zachęcamy rząd, żeby się pochylił nad tą reformą, bo ona przyniesie realne oszczędności i efekty odpowiednie. Ale MOPS to jest także pomoc socjalna osobom, które sobie nie radzą na urzędy pracy. Być może wielu z naszych słuchaczy i prowadzących odwiedzali te urzędy, żeby dostać darmowe staże, możliwości zwiększenia swoich kwalifikacji i odnajdywania się. I te wszystkie instrumenty zostaną. One będą w dyspozycji, tylko będą indywidualnie dobrane przy pomocy pracownika, który będzie znał rodzinę. I gdzie młody pracownik, który kończy studia i chce znaleźć pracę, ale nie tylko pracę, ale także pomoc, bo przecież w PUP-ach to są różne staże, możliwości dofinansowania, pomoc w wypełnianiu dokumentów na różnego rodzaju granty, gdzie to wszystko się znajdzie, kiedy powiatowych urzędów pracy zabraknie. Jeżeli chodzi o młode osoby, to jest jakieś 30% klientów, które się rejestruje, potrzebuje jednej usługi, pośrednictwa pracy. I uważamy, że pośrednictwo pracy powinno być świadczone wyspecjalizowane agencje. Propozycja jest nasza na przykład przy związkach zawodowych i za to powinien ktoś, kto szuka pracy, otrzymywać konkretną zapłatę, jeżeli taką pracę znajdzie. Kto będzie kontrolował związki zawodowe, bo
Solidarność, związek z tradycjami uznany, ale na przykład w górnictwie wiemy, że były takie przypadki, że związkowcy zatrudniali sobie w prywatnych spółkach pracowników w górnictwie trochę na czarno, trochę, żeby obejść przepisy, wypuszczali ludzi na dół niemalże w trampkach, więc związek zawodowy też potrafi nie być do końca transparentny w ramach pośrednictwa pracy. Rynek będzie to kontrolował, dlatego że jeżeli mówimy o sposobie płatności, to jeżeli agencja zatrudnienia, tak jak w tej chwili komercyjne funkcjonują, otrzyma od państwa pieniądze za konkretnie wykonaną usługę, czyli za skuteczne znalezienie pracy młodej osobie, która utrzyma ją prawie rok, to wtedy będzie się starała, aby nie robić żadnych, przepraszam, przekrętów, tylko rzeczywiście dobrze wykonać usługę, bo inaczej nie dostanie po prostu pieniędzy od państwa. No dobrze, to reforma urzędów jedna z pięciu, to mnie zaskoczyło, dlaczego tam były dość fundamentalne kwestie w tej piątce Pawła Kukiza i nagle taka szczegółowa jedna propozycja, likwidacja powiatowych urzędów pracy, to było ciekawe. Bo to jest szeroka już przez nas opracowana koncepcja, poparta różnymi ekspertyzami naukowymi, doświadczeniami, które są, wynikają z projektów unijnych, które, na które wydaliśmy 40 miliardów złotych w Polsce i ona jest oparta na modelach zachodnich, na tym, że rzeczywiście społeczna sytuacja w Polsce przez 30 lat się zmieniła bardzo diametralnie, problemy społeczne się zmieniły, sytuacja osób bezrobotnych, praktycznie strukturalne bezrobocie już zanika, a są inne problemy właśnie związane z długotrwałym bezrobociem i to jest akurat, w propozycjach takich medialnych to trzeba w ten sposób to zawrzeć, natomiast ta propozycja jest bardzo dojrzała i mocno przygotowana przez nas i rzeczywiście ona jest polem do dyskusji, który pozwoli zaoszczędzić 5 miliardów w budżecie, więc to jest poważna oszczędność, jeżeli pan zdąży zauważyć, która by się przydała na przykład na konkretną pomoc dla osób niepełnosprawnych. Tak jest. Wszyscy teraz chcą przekazać pieniądze dla niepełnosprawnych i wszyscy patrzą, tu można obciąć, tu można wojska obrony terytorialnej zlikwidować, a tu można pupy zlikwidować i dać niepełnosprawnym. Ja wiem, że te hasła się pojawiają i to jest bardzo populistycznie, natomiast mogę panu zaręczyć. Ta reforma jest przygotowana w oparciu o to, co Polska, do czego Polska jest zobowiązana z traktatami unijnymi, bo jesteśmy zobowiązani do aktywnej polityki rynku pracy, ale model tego wdrażania może być oszczędniejszy i efektywniejszy. Ja nic nie wymyślam. Raporty NIK-u proszę przeczytać. Każdy raport NIK-u miażdży absolutnie nieefektywność tych instytucji. Nie ma ani jednego pozytywnego słowa o tych instytucjach. Więc naprawdę, jeżeli się diagnozujemy, jeżeli mówimy sobie wprost, nie wydajemy dobrze 12 miliardów, to trzeba coś z tym zrobić, panie redaktorze. Aktualnie czytam raport NIK-u o wydobyciu gazu z łupków w Polsce, o czym porozmawiamy po godzinie 9:00 z Teresą Wójcik, więc mam już biurko jak chwilowo zajęte przez jeden raport NIK-owski. Pani poseł, kampania wyborcza, na koniec samorządowa pre-kampania trwa. Rafał Trzaskowski zasiadł na ławce w Warszawie. Patryk Jaki oddaje pieniądze i daje zadośćuczynienie ofiarom dzikiej reprywatyzacji, a co robi kandydat Kukiz 15% Warszawy w tym czasie? Poza tym, że go nie ma. No ale czy to kogoś dziwi? Przecież w Polsce mamy czas, kiedy prowadzi się kampanię wyborczą i on jeszcze nie nadszedł i to jest niezgodne z prawem prowadzenie kampanii wyborczej. Dziwi mnie to, że panowie, którzy mają mnóstwo obowiązków, zajmują się w tej chwili kampanią wyborczą, a nie wykonywaniem obowiązków, za co płacą ją obywatele, więc to nie powinno nikogo dziwić, że tak jest, że my postępujemy zgodnie z prawem i nie skupiamy się na walce o stołki i odbijaniu poszczególnych miast i czasem dochodzimy do tym kuriozum, bo przepraszam, pan powiedział ławki i te wszystkie grille, kiełbaski. No naprawdę, panie redaktorze, podchodźmy poważnie do ludzi. My się skupiliśmy w tej chwili na opracowaniu programów odpowiednich, a samo personalia nie są tak istotne, bo przyjdzie czas, to będzie kampania. Jak nie są, wybory na prezydentów największych miast są czysto show, personalne. Ja wiem, wybory show, musi tak. być... Nie show, no, ale my musi być kandydat, inną politykę robić, uprawiać, rzeczową, przepraszam, merytoryczną. Pani poseł, ale będąc posłem partii Kukiz 15, nie mamy partii, której ugrupowania, ruchu i klubu parlamentarnego Kukiz 15, którego liderem jest muzyk rockowy, po części także showman, która dostała się do Sejmu na popularności tegoż to człowieka głównie, negliżowanie istoty dobrego kandydata jest trochę
Panu wyjaśnię, że to nie jest hipokryzja, dlatego że rzeczywiście, żeby pan ze mną w tej chwili rozmawia, ale rozmawia pan z człowiekiem, który do tej pory pracował bardzo ciężko i przygotowywał się do funkcji swojej jako posła, merytorycznie nie robił nigdy żadnego show, natomiast gdyby polityka wyglądała inaczej, gdyby rzeczywiście dało się takim osobom merytorycznym dostać, którzy pracują i wykonują przez 20 lat pracę na rzecz innych ludzi, to by rzeczywiście być może nie był potrzebny Paweł Kukiz, ale tak niestety... W polskim Sejmie jest wiele takich osób, które pracują merytorycznie, może są w cieniu i może nie są znane publicznie, ale ja doceniam polski Sejm, bo tam rzeczywiście poza tą pianą polityczną dzieją się też rzeczy ważne czasami. No tak, ale gdyby nie twarze i medialne show niektórych osób, niestety nie można byłoby tej pracy merytorycznej realizować. Pani poseł, ostatnie pytanie. Nieoficjalnie państwa politycy, państwa ruchu podkreślali, że będzie kandydat w stolicy Kukiz 15 w momencie, kiedy pojawi się kandydat PiSu. Kandydat PiSu jest od kilku tygodni. Waszego kandydata nie ma. Kiedy można się spodziewać? Czy może w ogóle może nie będzie kandydata Kukiz 15 w stolicy? Panie redaktorze, nie to, że nie będziemy mieć kandydata, bo będziemy mieć kandydata albo na pewno takiego, albo kogoś poprzemy, tak? Natomiast dla nas różne rozmowy prowadzimy. Dla nas, my mamy konkretne główne postulaty, które są dla nas bardzo ważne i chcemy, żeby ten kandydat się bardzo mocno z nimi identyfikował. One dotyczą aktywności i odbudowy przede wszystkim partycypacji obywatelskiej w każdych dużych miastach, czyli wprowadzenia pewnych narzędzi, jak dzień referendalny, czy na przykład związanych z odpowiednimi zamówieniami publicznymi, żeby lokalną przedsiębiorczość pobudzić. I to jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli taki kandydat zgodzi się z tymi postulatami, to wkrótce go poznamy. Właśnie chciałem zapytać, kiedy? Wkrótce. Ale wkrótce to jest czerwiec. W ogóle czy myślicie nad jakimś terminem konkretnym? Czy to jest tak, że już szukacie, macie kilka osób? Powiem panu tak, dyskusje się toczą w klubie, dlatego że część z nas mówi tak, przyjdzie czas, przyjdzie kampania, zróbmy to zgodnie z prawem. Pokażmy tak rzeczywiście inaczej, że Polakom, że trzeba przestrzegać tego prawa, które jest w Polsce. Część z nas mówi, że rzeczywiście jest już ten wyścig szczurów, już trzeba się jakoś tam pokazywać. I to są takie dyskusje, które my każdego dnia toczymy, dlatego że chcąc pokazywać Polakom trochę inną możliwość uprawiania polityki, żeby później wiedzieli, że jest taka możliwość, że świat się nie kończy na PiS i PO i tych walkach klanów, to my musimy naprawdę rozważać te swoje decyzje i taką decyzję też rozważamy i niedługo ją ogłosimy. Marek Jakubiak, Stanisław Tyszka są w grze? Tak, oczywiście, że są w grze, dlatego że ktoś jeszcze z klubu parlamentarnego jest w grze w Warszawie? Myślę, że nie. Jeśli chodzi o posłów, to nie. Mówimy bardziej o osobach zewnętrznych. Dziękuję najmocniej gościom Poranka Wnet. Pierwszym, za co bardzo dziękuję, była pani poseł Agnieszka Ścigaj, klub poselski Kukiz 15 i ruch Kukiz 15. Do zobaczenia, pani poseł. A my posłuchajmy Pawła Kukiza właśnie z Jugoton MMA. Radio Wnet, www.wnet.fm